Siemka wszystkim. Legnica. Budynek, w którym znajdowało się w czasie wojny gestapo, a po wojnie UB. Wchodzimy. Patrzcie. Obiekt totalnie zniszczony. Nie ma co tu za bardzo pokazać. Piwnica? To gdzie ta piwnica? Tutaj? Tu przelecimy na szybko. Koszyki są. Super to jest. Patrzcie. Tu pewno były cele. Patrzcie. Totalna ruina. Ostrość. Jest ostrość. Strach tu chodzić w ogóle. Dziwnie. Przejdę. Kwas totalny. Patrzcie. Wielki kwach. Strasznie. Miejsce tragedii i cierpienia ludzi na pewno. Taki syf, taki śmietnik. Strach tu chodzić, wam powiem. No, wyjdę tylko do góry, wam pokazać. Dzielnica, w której znajduje się obiekt, jest nie za ciekawo. Więc tylko na szybko, tak? Przelecimy. Schody do góry. Płytki jeszcze. Z tamtych czasów pewnie. Wszystko zniszczone. Nic tu nie ma. Więc nie ma wam co pokazać. Jedynie trzeba tylko pamiętać, że coś tu się pewno działo. I to się grubo działo. Patrzcie, tak spalone. Do oporu. Ruina totalna.
Ruina totalna. Idziemy w dół schodami. Na szybko. Nagrywamy i spadamy. No nic tu nie ma. Totalnie wyrwane. Ja tylko idę wam pokazać element budowli, na który uwagę warto tylko zwrócić, czyli główne wejście. Nie ma tu co oglądać. Naprawdę. Nie ma co oglądać. Tak ci syf. Dawno w takim syfie nie byłem. Wam powiem. O, tam jest główne wejście. To wam chcę tylko pokazać jeszcze. Patrzcie. O. Idziemy na zewnątrz. Patrz, jaki tu kwach jest. Jaki tu kwach jest. Niesamowite. Tak to wygląda z zewnątrz. Dobra. Wszystko z tego miejsca. Pozdrawiam wszystkich. Lecimy dalej. Tam jest Milena i Marcin. Zapraszam do kanały, do nich. Patrzcie, co tak to wygląda. Wejście. Okej. Na razie, trzymajcie się zdrowo. Siemka.